Dzisiaj o mistrzach drugiego planu, których doskonale znamy z własnego podwórka i z własnego życia. To są krewni, przyjaciele i sąsiedzi. Bardzo często wpadają także do nas. Czasem na minutkę, czasem posiedzą dłużej, czasem zabawią kilka dni, czasem są zapowiedziani, a kompletnie wpadają przypadkowo. Czasem się cieszymy z ich obecności, a czasem nas nieźle irytują. Krewni, przyjaciele i znajomi. Przychodzą też do pewnego domu, do domu Elżbiety i Zachariasza, no i małego Jana Chrzciciela, który ma kilka dni. Przychodzą, bo usłyszeli, że Elżbieta, która jest w podeszłym wieku, a nigdy nie mogła zajść w ciążę, urodziła pięknego, cudownego syna Janka. Przychodzą, żeby obrzezać dziecię. Przychodzą, żeby nadać temu dziecku imię. Ale to nie jest ich rola. To jest rola ojca, Zachariasza, który jest niemy. Takich właśnie ludzi bardzo się boję. To są ludzie, którzy uwielbiają wyręczać innych w robieniu bardzo ważnych rzeczy, a co gorsza, uwielbiają wyręczać samego Boga. Bo przychodzą do Elżbiety i do Zachariasza, patrzą na małego Jana Chrzciciela i mówią: on będzie miał na imię Zachariasz, przecież jest taka tradycja, tak mówi prawo, tak zawsze było w tym domu, tak zawsze było, tak się zawsze robiło. Nie można zrobić inaczej i nie można się wyłamać z pewnej tradycji. I to są ludzie, którzy chcą skrępować Elżbietę i Zachariasza. Pan Bóg ma zupełnie inny plan wobec ich dziecka, ma zupełnie inne imię dla tego dziecka, które im objawił. To jest imię Jan, a nie Zachariasz. Dlaczego boję się takich ludzi? Bo tacy ludzie są bardzo niebezpieczni. Bo tacy ludzie potrafią powiedzieć także tobie, jak masz na imię. To znaczy, kim jesteś. I może być tak w naszym życiu, że im uwierzysz. Że uwierzysz w to, co powiedzą o tobie. Powiedzą o to, kim ty jesteś. Kim im się wydajesz. I chyba każdy z nas ma takich ludzi wokół siebie. Takich ludzi, którzy wiedzą lepiej, kim jesteśmy. Potrafią wytykać nasze niedoskonałości, nasze wady, nasze braki. I co gorsza, my im wierzymy. Wierzymy, że mamy na imię Zachariasz. A imię Boga w naszym życiu to jest imię Jan. To jest, każdy z nas ma takie imię. Apokalipsa mówi, że zbawieni otrzymają biały kamyk, na którym jest wypisane imię, jakie Pan Bóg nada każdemu z nas. Nowe imię. I to jest imię, które nadaje Pan Bóg, tak jak imię Jan. I sztuka życia polega na tym, żeby uwierzyć Bogu, a nie tym ludziom. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, patrząc w twarz, sobie, patrząc w lustro, jakie jest moje imię, kim ja jestem naprawdę. Nie co mówią o mnie inni ludzie. Nie jaki mają pomysł na moje życie, tylko jak patrzy na mnie Bóg. Jakie ma imię dla mnie. Jakie ma imię, które będzie moim posłaniem, moim powołaniem, moją pasją w życiu. Imię, przez które ja stanę się szczęśliwym, pełnym człowiekiem. I to są tacy mistrzowie drugiego planu, którzy potrafią nieźle zamęcić w naszym życiu. Mogli nieźle zamęcić w Ewangelii, ale Elżbieta, wspaniała, dojrzała kobieta, mówi im nie. Po prostu nie. Zobaczcie, Maryja podczas zwiastowania mówi tak. Elżbieta mówi nie. I także przez to wypełnia wolę Boga. Czasem powiedzieć innym ludziom nie. Nie jestem tym, kim dla ciebie, kim myślisz, że jestem. Nie pozwolę ci, żebyś nadawał mi swoje imię, żebyś decydował o moim życiu. Powiedzieć takim ludziom nie, to też wypełnić wolę Boga w swoim życiu. I dobrze, że tacy ludzie znaleźli się w tej Ewangelii. Krewni, przyjaciele, sąsiedzi wpadli, wypadli z domu Elżbiety i Zachariasza, ale rodzice Jana ocalili jego prawdziwe imię. Ocalili imię Jan, to znaczy łaska, miłość, dar Boga. Dzięki Bogu. Leave it there.
ciebie.